Puszczę sobie nagrywanie. Dzień dobry wszystkim. Tu Paweł oraz Kishon number two. Nie, żartuję. Kishon wymyślił rozgrywkę. Czaj, bo mi się gra uruchamia. Nie widzę tej mapy. Nie widzisz tej mapy? Mm-mm. A to? Nie widzę, bo nie mam. Nie masz? To czekaj, jakoś normalną stwierdzę po prostu. Randomową. Wymyśl zasady i będziemy grać. On i jednostki mele, co nie? Bez asasinów. Ale czemu? Ale nie, bo ty masz wszystkie te, które lubisz, a ja nie mam asków, których lubię. To tak musisz iść na kompromis. No jak, kurde, aski to jest zło. No ale wiesz, rycerzy 150 to też jest zło. A nie, ja tej mapy... Nie, tej mapy nie chcę. Ja już pamiętam, co na tej mapie się działo, jak tam wykisiłeś sobie. To prawda, chyba bardzo ładna mapa. Weź daj jakąś inną. Załóżmy... czekaj. Ekonomii i tak dalej, i tak dalej. A chodź zagrajmy właśnie ze zniszczeniem. Zróbmy zamek. Dawno nie grałem na taki typowy zameczek, że się dobijało do tego zamku i tak wiesz, takie... Typowe granie fajne. No to czekaj, ja bym najchętniej, co nie? Jakąś mapkę znalazł sensowną z tym zameczkiem, żeby było, co nie? Ale wiesz, dużo, żeby dużo miejsca było na niej, nie? Żeby ten zamek też był i taki, nie, że wiesz, że 50 domów tam porozrzucasz, nie wiadomo gdzie. Fajny jakiś taki zamek, który ładnie będzie wyglądał, możemy zagrać na te mele, jak chcesz. Nie widzę tej mapy. Tom widzę. Tom widzę. Tom, ta jest taka, ta jest spoko moim zdaniem. Mnie ustaw w lewym dolnym rogu, siebie w prawym górnym, tak po przekątnej i mi się wydaje, że jest super. Spoko. A mogę być po lewej? Wolę być po lewej. O, pięknie. I jakieś zasady? Może jakiegoś sojusznika nam dasz? No możemy po sojuszniku, słuchaj. I tylko, tak, 20 minut pokoju, albo nie, 10 minut pokoju. Znaczy wiesz, no, jak budujemy zamek, to... Dobra, nie wiem. I kogo sobie życzysz jako sojusznika? Ty pierwszy. Ja pi... kontrę! Kontrę już. No nie wiem, Pamiętaj, że gramy mele. Jeżeli weźmiesz prosa, to ja też wezmę prosa. Dobra, bierzemy Nizara. Ja biorę Nizara. Dostaniesz się do niego na mele? No raczej tak. No to ja chcę wilka. No i daj mu 40 koła. Daj im 40 koła i w sojuszu nas daj, nie? Czyli my na nich, tak? Nie, my osobno, a wilk ze mną, a z tobą Nizer. Bez problemu. Kurde, odwrotnie. Kurde, jakiś wilki mi tutaj dał. I daj im 40 tysięcy. O kurde. I pamiętaj, że gramy mele only i nie gramy na konną, nie gramy na konnicę. Nie gramy na konnicę, to jak mam się wybronić? No... Nie gramy na aski, to nie gramy na konnicę. Och, niech będzie. To co, niech będą aski, czy niech będzie konnica? Jak bez tych asków już. I bez konnicy, ale słuchaj, że jeszcze gramy na zamki, pamiętaj, żeby zamek budować. No, zapamiętam. Właśnie jak w osadzie takie minuty pokoju będą, to zajmie się zamkiem. Dobra. Tylko pamiętaj, że gramy na niszczenie ekonomii. Niszczenie ekonomii, dokładnie. Dobra, start. Ach, w sumie, no dobra. Chciałem coś zmienić. O, już za późno. Zawsze mam, wiesz jaki problem? Jaki? Mój największy problem w tej grze jest taki, że... Już ci mówię. Najpierw buduję sobie te rzeczy, co są dookoła, a później ciężko mi mur do tego spasować. Dokładnie, u mnie identycznie jest. Dajcie znać w komentarzach, czy macie też tak samo. Gracie sobie na multi, albo gracie gdzieś z jakimiś botami, tak jak teraz ja robię. I później ciężko mi dopasować do tego... Nie, ale powiedziałem albo gracie na boty. Aha, spoko. To źle mnie zrozumiałeś. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Nie, na serio, to jest ciężkie. Przeważnie jak ja grałem na boty, słuchaj. To mnie to tak wyglądało, że kładłem dwie wieże, co nie? I nawalałem tyle łuczników tam i się po prostu boty nie przebijały. No właśnie. Ja jestem w ogóle taki mister bułeczka też. Buła jesteś? No.
Bo ja tylko bułę zawsze, jak miałem do wyboru jakieś tego, jakieś jedzenie robić, to zawsze bułę tego wolałem, co nie? Zbudować, mój panie. Mister... O, ale pięknie mój ten, Rysiu, co ja gadam. Mój wilk się zbudował, ale widzę, że twój Nizar też nie próżnuje, o Boże. Potrzeba drewna. Dobra, chyba coś, trzeba zacząć robić jakieś sensowne tego, zbroje, co? Tak, najlepiej 350 do 80. Te twoje zbroje, kochane. Ja tam lubię zbroje. Zauważyłem. Nauczyłem się od pana Brzozy. Pozdrawiamy Brzozę. Jego rycerzyki. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. On to potrafi nawalić rycerzyków, że ty się nie podbierasz. No Brzoza jest taki defensor niezły. O, to jest główny kiszon. Ja tam byłem obserwatorem w większości meczów. Czuł to się nauczyłem od niego z taktyki kiszenia wojska. I wiesz. Teraz sam kisisz, mówisz? Słucham? Teraz sam kisisz? Sam teraz kiszę. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Ja mam problem większy niż ty. Jaki? Bo ja muszę robić anty-ASCII. Wiesz o co chodzi. Wiem o co chodzi. O kurde, już tyle czasu tylko do pokoju zostało? No tak dałeś. No trochę lipa, Lipton. Ej, a ten robi katapulty? Nizar? Raczej nie. Dobrze, że wilk robi. Super, że się czas kończy. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Potrzeba kamienia. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Super, że oni mają tyle kasy. No. Tam tyle chciałeś. Nie, to jest, ale ja lubię, jak wiesz, jak jest jedzenie taki. Nie mam, o kurde. Jak są takie ataki, nie? Naprawdę, tylko. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Super. Dobra, Nizar, wiesz, że twoje umiejętności strategiczne. Twój sprzymierzeńc. Wiadomość od wilka. Mój pan informuje, że nie zaatakuje dzisiaj. No niestety mój powiedział, że nie zaatakuje dzisiaj. To dobrze. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów. Ja go tam przekupiłem trochę, wiesz. A, rozumiem. Oczko puściłem jak wczoraj tego. Co tu się stało? Mieczy mało, mieczy, szybciej miecze budować, no. Robić miecze.
masz wystarczającej ilości towarów. Maulaj! Potrzeba nam nowych rekrutów, se! Maulaj! Maulaj! Hada dyro saqil! Maulaj! Potrzeba nam nowych rekrutów, se! Kurde! Cicho! U mnie jakoś idzie, no. Nie jest tak źle, ale nie jest też tak dobrze, no. Jak to się mówi, pół na pół. Dobra. Ja właśnie widzę te twoje pół na pół. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Kurde, katapulty już walą do mnie. I lipa. Easy. Zabiłeś już? No. No to... Cię szykuję. Mój pan składa ci gratulacje z okazji ostatniego walka sukcesu. Ty mi przybiegłeś wojskiem? Co? Ty mi przybiegłeś wojskiem jakimś tu? Nie. Wiadomość od wilka. Mój pan się zgadza. Ej, co to jak myślisz, jak usłyszałem coś takiego, mój pan się zgadza? Co to oznacza? Że, wiesz co, mogłem wziąć gorszego sojusznika, w sensie dla ciebie gorzej, bo mogłem wziąć kalifa. Wtedy byś miał jeszcze gorzej, wiesz o tym. Ja tak sobie zawsze lubiłem tego... Nic tego sobie nie chciałem, ale ten... Poczekaj. Ja tylko wyłączę słuchawki, bo mi się rozładowują. Dobra, mam. Dobra, to ty tam się baw z nim. Twoi sprzymierzeńcy. A ty sobie porujesz wojsko? Mój pan informuje, że towary, które wysłałeś, właśnie przybyły. A ja się pobawię. Naprawdę? O kurde, co to jest? Co jest, z czym? Patrz. Nie można tutaj tego zbudować. Jaka inwazja. No, katapultki to ładnie. Kony łuczyku możemy robić, tak? Nie można. Nie można. Nie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, pociechamy go trochę. To weź ty się tam chwilę z nim pobaw, a ja. Zerowy podatek to jedno, ale może pomyślałbyś o jakimś małym podarunku? No, śmiało. No, trochę mi to powinno zająć. Tak myślisz? No. Dobra. Szykuje się jednostronna walka. Z kim? No, ty, wydaje mi się, że ty tam sobie będziesz sobie patrzeć,
tam sobie robię, ty sobie porobisz wojska, a potem będzie szarża na mnie. No, ty ponoć lubisz kisić, więc... Zerowy podatek to jedno, ale może pomyślałbyś o jakimś małym... No ale bez przesady, to nie, nie aż tak. Śmiało. No hej. Kiszenie do granic możliwości. Nie no, tam bez przesady. A, ja też już nie muszę tak robić, bo... Ja tutaj się już nie muszę bawić żaden antyaskowany mur. Bo wcześniej musiałem. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Skład zapasów mi się przepełnia. Aha. To muszę to jedno. Mam nadzieję, że rezygnacja ze ściągania. A właśnie, a jak u ciebie? To dopiero początek. A wy tam się bijecie? Może być. Nie najgorzej. Mój pan informuje, że nie udzieli ci pomocy. Ale ładny zamek ma. Koniec. No pięknie do ataku. Cóż, to całkiem miła odmiana. Ty dwarzeń. Tak ci powiem. No, byś się zdziwił. Ale zamek ma naprawdę fajny. Kto to mi pisze? Kurde, znowu mi pisze, że idzie po mnie, no. Nie, nie idzie. On tylko katapultami idzie. Bo wysyła tam co chwilę. Katapulty na fosę, mądry tego, mądre posunięcie. No to bądź, no bądź wyrozumiały. Kurde, nawet nie mam drewna. Czemu? Nie, bo wybija mi wszystkie jednostki po kolei. Bez koniku to taka lipa, bo nie mogę tych katapult ładnie wybijać, co nie? No wiesz, jak postawisz tam wojsko, to będziesz mógł. A wiesz, co jest śmieszne? Bo Nizar puścił na mnie atak, a ja w tym momencie zacząłem go atakować. Aż nie wiedziałem, że to jest kwestia tego, że... No w sumie mogę go zostawić, ale... Wiedziałem, że gdy go nie zabiję, to będę się z nim cały czas tutaj tak droczył i... To była jedyna okazja, żeby go ubić. Więc sorry za zabicie sojusznika, ale musiałem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Sam sobie nie, jego wybrałem, co nie? Tak, no bo... Nie, tak szczerze, ja chciałem wziąć kalifa, ale w sumie pomyślałem, że katapultami cię będzie męczył ten wilk, bo on aż takiego mocnego ataku ci nie zada, tylko że wiem, że katapulty będą cię męczyły. Dlatego skorzystałem, bo wiem, że on wysyła serię po 4. Zresztą ich ruchy, tych botów na pamięć znam. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Ja tutaj tak grzecznie sobie będę. Nie przeszkadzam nikomu, co nie wie, o co chodzi. No a tu się co innego okazało, co? No. Straciłeś sojusznika. No i sam kiszon biedny na pastę losu. Ktoś to uczynił. A jak tam właśnie u ciebie sytuacja? Dajesz sobie radę? No jak widać, tak wiesz. Mogło być lepiej, tak powiem. To ja zapomniałem o żelazie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Aha, twoi niewolnicy poszli kopać fosę Nizarowi. Tak chciałem ci powiedzieć. Co? Co oni robią? On przecież nie żyje już. No ale pozostawił ślad po sobie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nagrobek te zniszczyłeś? A nie, nie zniszczyłeś nagrobek. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Maulaj!
Potrzeba nam nowych rekrutów. Morna. Ma osoba. No co tam robisz? Co tam ciekawego będziesz chciał robić? Mam pytanie. Ja? Ty będziesz, no. Nie można. Nie, no ja będę tak o. Nic więcej nie planuję. Naprawdę? Nie chcesz mnie zaatakować? Nie, na razie nie atakuję. Kurde, co to jest za zamek? Jakieś grube mury, nie wiem. Mój? No. To nie wiem, tak. Jakoś poniosła mnie fantazja. Nie można tutaj tego zbudować, montanie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No jak to za mało przeciwnicy już... Kto mnie atakuje? Maulaj. Potrzeba nam nowych A czemu łuczników robisz? Skoro gramy melee only? Wiesz co? Przepraszam, bo zapomniałem. Aha. Straciłem, wiesz ile tysięcy golda? Nie wiem. To jest sporo, przepraszam. Zapomniałem, tak mi się... Ja ci się sunę, co ja mam zrobić, no? Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Ten Nizar to jest gówna, nie sojusznik. Wiesz co? Co ja ci mogę powiedzieć? Nie masz wystarczającej ilości towarów. On mnie wystrzela tymi kusznikami swoimi, no. No zabić go to będziesz miał problem. Wiadomość od Wilka. Mój pan wysłał ci żołnierza. Nie wiem co bym musiał zrobić, nie wiem, naprawdę. Nie mam w ogóle pomysłu na zaatakowanie tego czegoś. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. O kurde! Słucham? Co? Nic. Ty patrzę co ty tam tutaj kombinujesz. No a wysłałem tam kilku. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Zniszczony. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Ale chyba oni nie powinni nic za bardzo tutaj zrobić, więc... Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ich tam 100 może poszło. 100 to cała moja armia. No ale będę ci tak wysyłał w razie czego, okej? Okay? Bez problemu. Mam tyle wołów. Bez sensu. To ci wybijam wszystkich bez żadnej straty? Tak. Ej, nawet nie wiem. Wybijam ci wszystko bez żadnej straty. No ja nie obserwowałem tego. Ja muszę sobie na tyle ekonomii ogarnąć, że będę... tyle kasy miał, że będę zadowolony. O! Spichlerz jest zapełniony. Dobrze to słyszeć. Ale wymyśliłem sobie jeszcze fajny sposób na jeden atak. Chyba żelaza nie masz. Bo ci robotnicy stoją. No nie mam żelaza za dużo. Amrokaya Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów. A gdzie idziesz? Rozejrzyj się po mapie.
Zamogę się rozejrzeć, gdzie? Za mało złota, mój panie. Nie masz wystarczy. Tam co się dzieje? Wracam do zamku. Halo. Ile ma wilk? Zrób mi wejście tamto. Masz tyle kamienia, a czemu nie możesz tamtego zamknąć na górze? Na razie nie chcę. A, bo tam chodzą. 240 kusz, sprzedam je, bo po co mi tyle? Nie masz wystarczającej ilości towaru. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów. No ma. Jesteśmy atakowani. Sanachy. Mahu Arihanuk. Amelu Naksar. Maulaj. Potrzeba nam nowych. Denerwuje mnie to. Potrzeba nam nowych. Ale będę ci wysyłał takie po 100, okej? Okay? Może tak być? Potrzeba nam nowych. Bo chyba tak nie tracisz za wiele, nie? No, tracę teraz sporo, dosyć. Ale najwyżej mnie zabijesz. Nie, na razie puściłem tylko taką saldę. Cały czas nie wiem, czy widzisz, że mi wysyła wilk wojsko. Aha. Spoko. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Chwalebne starania. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów. Moje wojsko się skończyło? O nie. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Moje tak. Co? Co to są za murzyni? Zniszczony. Nie można. Wiesz co, wydaje mi się, że nie mamy szans. Ja nie mam szans przede wszystkim. No. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie obrażę się, co nie? Za co? Ty zakończy tą walkę swoim jednym atakiem. No ja na razie nie atakuję. Nie masz wystarczającej ilości. Ja sobie zbieram kasiorę. A właśnie to mi jest niepotrzebne. Nie masz wystarczającej ilości zapasy żywności kurczą się tam. Maulaj. To by się przydało wykorzystać. Mąka, no bo co? Czy ty to masz zamiar podpalić? Nie, wszystko ci zakopać. No. A no właśnie, to upierdliwe w tego... Upierdli jest te kopanie też tych post, bo tak słabo się trochę zaznaczałem te posty. Ja na razie cię w ogóle nie będę atakować, no bo nie mam sensu. Dlaczego? No bo popatrz na wojsko wilka. I popatrz na zamek jego i na mój, co się dzieje. Przypatrzcie dokładnie, co się dzieje z jego wojskiem. No wchodzą ci do zamku, no. I on cały czas ich robi. Aha. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Jak zrobi tam trochę, to... Wiadomość od wilka. Mój pan nie wyśle towaru... Pa, złota mi nie wyśle, gnój. Twoi
Złota to ci żaden bot nie wyśle, żaden. Zapasy w naszym sklepie. Ale jedzenie mi wysłał. Wiadomość od wilka. Mój pan wysłał ci towary. Kurde, wilk zawsze takie fajne te zamki robi, nie? Podobają mi się jego zameczki. Tak, twarde i potrzeba nam do bycia praktycznie. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, zrobi trochę więcej, to ja ten puszczę go. Mam nadzieję, że dobra, powiem, żeby sobie robił co chce. O, idzie sobie. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Masz wojsko, żeby się obronić? Nie masz wystarczającej ilości towarów. Właśnie nie wiem. Nie masz wystarczającej tak za bardzo, co nie? Te boty, gdybym mógł jakieś jednostki ręcznie budować, to bym cię wybronił, na spokojnie. No to możesz europejskich łuczników. Zaraz mi to mówisz. Wiadomość od wilka. Mój pan się zgadza. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No, możesz, no. Maulaj, maulaj. Bo z tym gościem nie dam rady. Tak, bez żadnych. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Tylko. A ty chyba kasy nie masz, nie? A nie masz, tylko. No. Wiesz co, popatrz na to, co wyszło ode mnie z zamku. Co ty, co wysłałeś? Ja nic. O Boże, no. Co ty zrobiłeś? A ty coś najlepszego wyrobił. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Ja nic nie zrobiłem. No, to wiesz co, popatrzymy, moi drodzy, pojedynek. O, widzę, że ktoś jednostki poulepszał. To zobaczymy. Ja dałem wilkowi tylko tą przewagę, że może sobie wybudować, znaczy, że może tam do ciebie od razu wchodzić, więc jak długo się będziesz bronił, no nie mam żadnego pojęcia. Chyba, że chcesz jeszcze minutę. Nie, dam radę. Dasz radę? 400 kontra 182 jednostki, dobra. Bez problemu. Maulaj. Może. Mówisz easy? Easy. Easy? No dobra. Easy, z europejskimi Nie masz wystarczająco. Europejscy ucznicy power, co nie? No dobra, no to poweruj. Maulaj. Boże, co on tutaj pokładł? Co to są za jednostki? No i mak. Ruszył? Dobra, no. O, kusznicy nawet podchodzą od razu. I ładnie Maulaj biją. Balista jest, teraz zaraz podpali. Wojsko się zaraz zajara. No nie wiem, czy te twoje europejskie łuczniki dadzą radę z tyloma kusznikami, ale no. Działaj. Jak ty masz zamiar się obronić? Nie mam pojęcia. Też chciałbym to wiedzieć. No, powiem ci, że... jak to się mówi... Sayonara. Ale szkoda mi tej gry kończyć. Twój sprzymierzeń. Wiadomość od wilka. Mój pan wysłał ci żołnierzy na pomoc. Masz jeszcze chwilę, żeby się zregenerować. Twój sprzymierzeń. Tak. Szkoda ci tej gry pokończyć. No bo przyjemnie się gra. Przyjemnie, dla kogo? Nie masz wystarczających zapasów na tym. No zawsze dla tego, kto wygrywa, no. No widzisz. Ale jestem ciekaw, jak z europejskimi sobie poradzisz właśnie... Czy go zabijesz, nie?
szansa zawsze jakaś jest, co nie? No to poczekam. Poczekaj, bo on cię znów zaczyna atakować, więc... Nieskończoność tego nie będę cofał, więc... Zaraz dam radę, na spokojnie. Jestem ciekaw, jak to z Goldem będzie. Ja tutaj się trochę rozbuduję. Pyk. A jak ci idzie? Właśnie, bo zapomniałem zapytać, ty żyjesz? No. A on zaatakował? Tak. Aha, on tam wchodzi. Zapomniałem, bo ja tak sobie buduję, beztrosko. Wybronisz się? Tak. Oj, ty, popularność mi spada, co się dzieje? Jedzenia nie mam. Ale jaja. Mąka mi nie wyrabia. Ludzie cię kochają. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Ludzie cię kochają, mój panie. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jesteś drugim największym władcą. Aha. Ale mam ładny zamek. Podoba mi się. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ludzie cię kochają. Zbrojownia jest zapełniona, mój panie. Zbrojownia jest zapełniona. 250 kusz trzeba sprzedać. Pierwszy raz chyba. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jedzenie zaraz wzrośnie, to my tutaj panowie, bo tu już za słabo. Jeszcze chwileczkę, zaraz będzie atak na wilka. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Bo tak bez tego, bez
Łuczników to nie podwoź, wiesz, do tego wilka. Lud czci twoją osobę, panie. Maulaj. Tak ci powiem. Poważnie? Tak. No zobacz sobie tą obronę. Ale co, już atakujesz? Co? Już atakujesz? Zaraz będę atakował. No dobra, no to... Koniec z podatkami. Jakoś leci, co nie? Całkiem miła odmiana. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Lud czci twoją osobę, panie. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Dobra, robić szybciej, bo mnie się nie podoba to. Ja bym musiał zaatakować niedługo. Nie masz wystarczającej. No to dawaj, patrzeć. Maulaj. Podchodzić mam? No jak chcesz. Ginąć to podchodź. No dobra. Wiadomość od wilka. Mój pan informuje, że nie udzieli ci pomocy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. O, a ty co ty tam masz? O, ile łuczników. Ale kamienie mam. Nasze zapasy złota stale rosną. Lud czci twoją osobę, panie. Maulaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Maulaj. Amrokaja Maulaj. A ty go chcesz pierw zaatakować, czy ja mam ciebie atakować pierw? No możesz atakować mnie, jak chcesz. No dobrze. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Maulaj. Co jest? Nowych rekrutów, sir. Co? No twoje wojsko. Może za mało? Nie, za dużo. No powiedziałeś, że mogę. Ile masz tego wojska w ogóle? Ja mam tylko Maulaj i nic więcej. Dobrze. Bijaj, proszę bardzo, zapraszam. Drzwi są otwarte. Proszę, wasza wysokość. Nie każ mi pracować jeszcze ciężej. O, już mnie proszą, żebym nie kazał im pracować tak ciężko. Widzisz, jakim jestem dobrym władcą? Amrokaja Maulaj. Aishufi Amrat Nohaik. Jesteś najznamienitszym władcą. Jesteśmy atakowani. To poszli. Maulaj. Kurde, ile łuczników masz? Z ciekawości. Nie wiem. W złą stronę pobiegli twoi żołnierze. Widzę właśnie. Dobra, przegrałem. Przegrałem jak nic. Nie ma mata, że się wygrałem. Była bardzo miła rozgrywka. Emocje sięgały zenitu, słuchaj. No, złego sojusznika dobrałeś. Jakbyś miał wilka, to wtedy ja bym miał problem, nie? No. Patrz, ale skurczy by ile kasy zgromadził, nie?
120 tysięcy, a ja tam stówkę nie nawet nie. A ty 80 tysięcy, czyli miałeś 7,5 tysiąca jedzenia wyprodukowałem, więcej drewna, 8 tysięcy kamienia, żelazo, a ile broni? Ale ty miałeś za to żołnierzy 1115. Miałem 1100. Słucham? Miałeś żołnierzy 1115. No ale to łucznicy i tego, małolajowie i krzyżowcy. A no. Wizar to po prostu nie zdąży zbudować fosy. No i niestety. Co, chcesz jakiś rewanż czy coś? Nie, już mam dość. Na dzisiaj kończymy? Na dzisiaj mam dość, pierwsze. Raz dwa razy na dzień do startu. To musisz mapkę stworzyć i na twojej mapce jakieś zagramy. Co ty na to? Jak nie zapomnę, to stworzę, co nie? To stwórz, a na dzisiaj się po raz kolejny żegnamy. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z Kiszonem, dajcie znać.